Baczność. Spocznij, rutaj w prawo. Baczność. Na prawo, patrz. Panie kapitanie, dowódca sekcji OSP Brooklyn numer 2 Krzysztof Zalecki melduje sekcję gotową do wykonania zadania bojowego. Tak jest. Stanowisko wodne przy zbiorniku rozdzielasz na wysokości dwóch odcinków U75 i nie jechać przez dwóch odcinków U52. Rota pierwsza, obrócenie lub złamanie tarczy. Rota druga, przewrócenie pachołku. Na linię startu w tył, rozejść się. W dniu dzisiejszym na stadionie sportowym w Brukniku odbywają się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Bruknik. W zawodach bierze udział 10 jednostek w grupie A. Na konkurencje, które dzisiaj tutaj oglądamy, składają się sztafeta 7x50 metrów, gdzie zawodnicy na poszczególnych strefach przekazują sobie prądownicę strażacką jako pałeczkę sztafetową. Między innymi pokonywana jest równoważna ściana drewniana w wysokości 150 cm, rów z wodą w szerokości 2 metrów i konkurencja kończy się podłączeniem prądownicy do węża 52. Wąż musi zostać podłączony do rozdzielacza i zawodnik przekracza linię wówczas, kiedy ma podłączoną prądownicę do węża. Druga konkurencja to jest bojówka. Bojówka składa się z dwóch linii gaśniczych, gdzie poszczególne drużyny muszą wbudować w pierwszej kolejności linię sawną. Rota pierwsza bierze węże i biegnie do linii gaśniczej, gdzie musi obrócić tarczę, tak zwaną złamać lub obrócić tarczę prądem wody. Rota druga po wbudowaniu linii gaśniczej bierze węże 52 i udaje się do zbudowania drugiej linii, gdzie ma za zadanie strącenie czterech pachołków o różnej wysokości. Bardzo szybko rozwinięta linia, bardzo ładnie. Startuje 8 zawodników plus 9 jest rezerwowy. I tutaj jest to bardzo widowiskowe, bo akurat drużyny startują na jednej i tej samej pompie, gdzie mają poszczególne czasy wyrównane, jeżeli chodzi o ssanie. Natomiast kwestia wyćwiczenia i wprawy w budowaniu poszczególnych odcinków decyduje o zwycięstwie. Najbardziej wyróżniające się drużyny da się zauważyć, ponieważ są wyuczone i nie mają żadnych punktów karnych, które też w ostateczności decydują o zwycięstwie. Jednostka z Chawłowic swoje ćwiczenie bojowe wykonała w czasie 44 sekundy i 0,9 setnych i będą naliczone punkty karne. Na torze numer 1 przygotowuje się jednostka z Prównika numer 1, a do toru drugiego mogą się szykować już strażacy z Kramarzówki. 2022 roku zostały przeprowadzone zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Prównik. W zawodach udział wzięło 10 drużyn, z czego w grupie A 10 drużyn. Dyplom za udział odbiera OSP Jodłówka z 10 miejscem, następnie 9 miejsce OSP Kramarzówka. W kolejności 8 miejsce Pruchnik 1 gościnnie oddali te czołowe miejsca, ale wiadomo, trzeba było się też przygotować organizacyjnie do tej imprezy. Dlatego być może brakło troszeczkę czasu na ćwiczenia, chociaż i tak bardzo dobrze. 7 miejsce OSP Rzepin. Szóste miejsce OSP Rozbóż Okrągły.
Piąte miejsce OSP Pruchnik 2. Czwarte miejsce i dyplom za udział OSP Chabłowice. I miejsca na podium punktowane. Trzecie miejsce OSP Pruchnik numer 3. Dyplom za udział i za zajęcie trzeciego miejsca oraz nagroda. Gratulujemy. Drugie miejsce OSP Rozbóż Długi. Dyplom za udział, za zajęcie drugiego miejsca i nagroda. I pierwsze miejsce OSP Świebodna. Gratulacje. Gratulujemy zwycięstwa. Dyplom za udział, pierwsze miejsce, nagroda i puchar burmistrza Pruchnika wędruje do jednostki OSP w Świebodnej. Wielkie, wielkie brawa.